śmieszne, nie? Pan Jurek Brodawka. Przed startem drużyny w Sulu. Na Mawikach. Jakie bogactwo było. Było bogactwo. Cześć! Dobra, wiem, że to miał być daily vlog i właściwie tak jest, bo dzisiejszy vlog, który wy oglądacie jutro, nagrywam dzisiaj. Czyli jaki mamy dzisiaj dzień? 1 czerwca, Dzień Dziecka. A, dzisiaj jest Dzień Dziecka. A my wyjeżdżamy na nocną zmianę. Będziemy testować lampki. Nie będziemy gotowi fizycznie do Pomorskiej 500, ale będziemy gotowi mentalnie. Lepiej niż moglibyśmy być. Dzisiaj w planie test lampek i tego, jak nam się jeździ w ciemności. Zapraszam was do jazdy razem z nami. Jak ci się jedzie na gravelu? Rewelacyjnie. W porównaniu do klasycznego, szosowego roweru to jest naprawdę wygoda połączona również z olbrzymią prędkością. I żałuję, że nie spróbowałem gravela dużo wcześniej. Bo wcześniej gravele to były przejówki, nie? No to już jakby nie mnie oceniać, nie chcę się wyśmiewać z tego trendu, ale naprawdę fajny temat. I nawet to, co razem zauważyliśmy już tutaj po naszym lokalnym Pruszkowie, jeździ w zasadzie 70% gravelówek. I no jest to coś niesamowitego, że taki trend przyjął się u nas w Polsce. Zaplanowaliśmy trasę w taki sposób, że startujemy razem ze zmierzchem, a kończyć będziemy takim bardzo późnym wieczorem i będzie już zupełnie ciemno. Ja testuję lampkę Knog 2000 lumenów, z tyłu mam Coopera Mida. A ty, Igor, co masz? Wiesz co, ja dzisiaj zakupiłem lampeczkę Kelisa 1000 lumenów, taka powiedzmy budżetowa, prawie 300, także ciężko powiedzieć tutaj, że coś jest budżetowego, ale no będę próbował wyciągnąć z niej maksa. Zależy mi też, aby bateria na takim oszczędnym modzie, powiedzmy, no wytrzymała całą noc. Dlatego to będzie najważniejsze wyzwanie na dziś. No i coming out, dlatego że udało mi się namówić trenera na udział w Pomorskiej 500. Czujecie to? Sakwy jakie biegnę? Tory przejeżdżamy. Jakie biegnę te torby? Wiesz co, ja jadę jutro po torby. Będę miał z przodu torbę. To pełny komplet właściwie, czyli torba z przodu, frame back, tutaj taka torba mała na góry, no i ta do tyłu, nie? No. Czyli komplet. Tak, bo to... I co tam wkładzie? To muszę jeszcze pedał naprawić, bo uderzyłem w kamień i z jednej strony się nie wpina, no. Słuchaj, do jednej tutaj i tutaj żarcie. Aha. Tutaj będę miał kurwa telefony, sfrony i tak dalej, nie? Powerbanki. Na ta tylna to takie, wiesz, no jakieś tam ciuchy. Myślę o tym takim, można kupić taki hamak, można go zawinąć z moskitierą. Taki bardzo fajny, lekki bikepackingowy, taki, wiesz, bushcraftowy. Hamak, tak. Albo jakąś tam, wiesz, karimatkę czy coś, nie? Bo... No nie sądzę, że się uda, wiesz, pojechać do spania, nie?
No powiem ci stary, że jedną ręką to było naprawdę hardkorowe. Jak będzie tak jak ostatnio, że po 18 godzinach do mety mi zostało 300 km, to idę spać, nie? Jak będzie taka pogoda, to zajebiście, to jedziesz i się bawisz. Ale jak będzie błoto, to jest przejebane, to jest, wiesz, to są warunki, na które w ogóle nie jesteśmy gotowi. Tutaj prosto. Wyjeżdżasz i chuj wie, gdzie jesteś, nie? Jesteśmy w połowie trasy. Jak Igor to podsumujesz? Zaczynam się rozmyślać powoli. Bo to 500 km to może być najgorsze pół tysiąca w moim życiu. A miewałem różne kilometry nawet za kółkiem i ciężko to widzę. No ale poszła krowa, niech idzie łańcuch. Dobra. Poczekaj, bo my jedziemy w lewo. Dobra. Dalej, ogień. Wyglądasz, jakbyś nie znał trasy. W prawo. O, no taka jest właśnie pomorska. Tutaj widzę, że organizator zapewnił nam doskonałe warunki do trenowania, bo na Pomorskiej też wiele drzew leży powalonych. Na godzinę średnia. I to taka średnia lekko, nie? Ale to tak będzie, to nie masz co liczyć na to, że tak nie będzie, nie? Nie będziesz z aparatem stał i czekał 3 minuty, kurwa. Nie, ale wiesz, ale będziesz czasami gdzieś na stacji, coś tam, wiesz, no. Ale z drugiej strony, na przykład, jak zostanie już stuwa do mety, to no, możesz trochę popuścić wodze, nie? Nie wiem, co wyszło z tych nagrań, ale z treningu jestem bardzo zadowolony, a jeszcze bardziej zadowolony jestem z lampek, które wybrałem. Bo ten knog z przodu naprawdę daje radę. 2000 lumenów to jest moc, z którą czuję się naprawdę bardzo, bardzo bezpiecznie. A Igor, a ty jak podsumujesz nocną ustawkę gravelową? Ja może zacznę od swojej lampy. Mam niestety połowę mniejszy wolumin. Ale kupię sobie drugą i będę miał dwa razy po 1000. Pójdę na ilość, a nie na jakość i też będzie dobrze. Trzy dyszki w nogach, w tempie można powiedzieć takim przelotowym, jaki będziemy chcieli zaprezentować już za tydzień na 500. To jest wysiłek, do którego nie możesz się przygotować. Myślę, że trzeba się nastawić mentalnie i podejść do tego na luzie, będzie dobrze. Dobra, jest godzina 22. Ja uciekam do domu montować tego daily vloga, którego wy zobaczycie jutro. Jest szansa, że jutro, czyli dzisiaj, zobaczycie dwa. Do zobaczenia w kolejnym. I do zobaczenia na trasie Pomorskiej 500. Cześć!